Dobry wieczór, Robert Bońkowski. Witam w ten sobotni wieczór i zapraszam na hit dzisiejszego dnia Ekstraklasy. Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok. Wolnet Basza, dośrodkowanie, pole karne. Oj, jest tam niebezpiecznie i niestety gol dla Wisły Kraków. Bramkę zdobywa Marko Kolar. No i Wisła Kraków prowadzi 1-0. No po jakimś kompletnym bawolu. No nie mogłoby do tego dojść, gdyby tej obrońcy byli bardziej uważni. No co tutaj się wydarzyło? Kolar złapał piłkę dośrodkowaną przez Wulneta Baszę. Dobre dośrodkowanie, na nos można powiedzieć. Wyszedł za Nemanię Mitrowicza. Lukas Klemens i Nemanja Mitrowicz są według mnie odpowiedzialni za tą stratę bramki. Mitrowicz nie przypilnował Kolara, który świetnie sobie tę futbolówkę przełożył. Muśnięcie piłki nastąpiło przez Nemanię Mitrowicza. I tym oto sposobem Jagiellonia Białystok traci pierwszego gola. Nemanja Mitrowicz ładnie wyszedł teraz z tej opresji, atakowany przez jednego z piłkarzy Wisły Kraków, teraz na jeden kontakt z Nowikowasem, ale stracił Mitrowicz. Jest tutaj już Basza, Kolar, Marko Kolar, dośrodkowanie. No i to dośrodkowanie wyjaśnione przez Frankowskiego. Jeszcze nie koniec. Ondrażek, nie koniec tego! I co? Mamy 2-0! Marko Kolar w 36 minucie doprowadza do zdobycia drugiego gola dla Wisły Kraków. Kolejny błąd, no tutaj niedopilnowanie. Ta piłka między nogami Mitrowicza. Kolejny błąd Mitrowicza. Zaskoczony zarówno Mitrowicz, jak i Klemens. Ta piłka trafia pod nogi tego młodego Marko Kolara. No i 2-0 staje się faktem. Koniec pierwszej połowy. No cóż, dwa błędy Nemanji Mitrowicza. No i dużo szczęścia Marko Kolara, który po prostu znalazł się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Klemens prawą nogą do Świderskiego. Świderski na prawej stronie boiska. Świderski ładnie poradził sobie z obrońcą. Karol Świderski jeszcze zdążył zagrać do Romańczuka. Romańczuk do Poletanowicza. Poletanowicz! Ładny strzał! Jeszcze nie koniec. Kilian Sheridan. Dośrodkowanie mięciutko! I broni Mateusz Lis! Strzał Karola Świderskiego. Co za interwencja! Ładnie teraz Jagiellonia zaatakowała. Nowikołas jeszcze z prawej strony. Lewą nogą. Poletanowicz. No i źle, źle. Złe zagranie. Wisła Kraków wychodzi z tej opresji i out dla Jagiellonii Białystok. Ależ to była fantastyczna sytuacja dla podopiecznych Ireneusza Amrota. No i fantastycznie wykazał się ten młody 21-letni Mateusz Lis. Teraz Poletanowicz, Taras Romańczuk. No i Jagiellonia poczuła wiatr w żagle. Guilherme, dużo miejsca z lewej strony. Dośrodkowanie, Guilherme, Poletanowicz! I jeszcze lepiej broni teraz ten młody Mateusz Lis. Świderski przed polem karnym, lewa noga. Świderski, Pospisil, ładnie to wygląda. Pospisil szeroko do Frankowskiego. Wysokość pola karnego, Frankowski, Mateusz Lis! I co? I Świderski nie ma gola! Ta bramka jakby zaczarowana. Nie zaczarowany ołówek, a zaczarowana bramka Mateusza Lisa. Pospisil, dużo miejsca ma Pospisil. Teraz zagrali na lewą stronę do Guilherme. Lewa noga jest szansą do środkowania. Guilherme dośrodkowuje. Sheridan! Jeszcze Świderski, jeszcze nie koniec. Poletanowicz! 2-1! I bramka kontaktowa dla Jagiellonii Białystok! Brawo Marko, brawo Marko! Druga bramka, piąty mecz i czwarty mecz z udziałem przy golu. Pospisil, dośrodkowanie. Jest tam Nowikowas, przyjął na klatkę piersiową z prawej strony, wbija tę piłkę w pole karne, 2-2! Brawo! Jest gol! Kilian Sheridan! Ja mówiłem, stawiałem dzisiaj na Twittera zdjęcie z Kilianem, skomentowałem to, DJ Sueno strzelił bramkę z Arką Gdynia, może strzelić z Wisłą Kraków! Brawo, Kilian Sheridan! I 2-2! Sędzia gwiżdże w tym meczu. Po raz ostatni Jagiellonia Białystok wywodzi ze stadionu przy Reymonta 1 punkt. Jagiellonia musi poczekać na kolejne zwycięstwo z Białą Gwiazdą na wyjeździe. Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o kciukach w górę. Do usłyszenia. Mecz dla Państwa komentował Robert Bońkowski.